Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Draconicus i zagramy sobie dzisiaj w Stray. Czyli znowu pobiegamy naszym kotkiem. W ostatnim odcinku ze Stray uratowaliśmy Doka. A teraz mamy kolejne zadanie. Czyli dostać się do kanałów. Więc musimy znaleźć naszego robota odpowiedzialnego za drogę do kanałów. Przecież on się schował. Przy barze najprawdopodobniej będzie. Ma klucza. Chociaż nie, tam była chyba informacja w ostatnim odcinku, że on będzie przy wejściu do kanałów. Więc udajmy się, znajdźmy to wejście. Pogadajmy się. No, tutaj już chyba nic nie mamy do zrobienia, bo te kwiatki, o których mówiłem, to jednak będą w innej lokacji. Partytury muzyczne wszystkie mamy. Dopisane do naszego konta, więc opuszczamy slumsy i ruszamy dalej. Do slumsów powrotu już nie mamy. Czy czegoś tu nie ma. Jakiś wspomnień na ścianach? Coś takiego? Ale chyba nie. Nie zostaje nam nic innego. Jak płynąć? Nie wiem jak w Polsce, ale w Holandii straszne upały mamy. Normalnie żyć się nie da, ale jakoś trzeba. Fajnie to już zrobiono. Tematycznie bardzo. No i będziemy teraz pewnie musieli otworzyć tą kratę.
Lenozurki. Się pozbyć. A teraz skoczysz tutaj. No i możemy płynąć dalej. Ostatnio dwie subskrypcje na kanale, bardzo mi przykro, ale jeśli komuś jednak kontent nie podobał, no to przecież nie będę go trzymał tym na siłę. Przykre to dla mnie, ale miejmy nadzieję, że ta tendencja nie będzie wzrostowa, jednak coś zawsze was zachęci na kanale do oglądania i subskrypcji. Do czego gorąco zachęcam. Już niedługo pojawią się nowe gry na kanale, bo czekamy z niecierpliwością na premierę Starfielda. Już od początku września ruszamy z nową grą. A na chwilę obecną mamy w planach zakończyć Straya i zakończyć The Last of Us. Mamy na to jeszcze 2 tygodnie. Więc myślę, że się nam to uda. A później będziemy grać już Starfielda. A przy dobrych układach, jeśli koło października pójdziemy na prywatne, no to myślę, że zaczniemy znowu live'y. Razem z Aurają. Będziemy kontynuować Valheima. Miał tam wejść. Ruszamy dalej sami. Czegoś tu nie ma do sprawdzenia. No pewnie wzórki zaraz, wyskoczą z tych proponów gdzieś. Może na nie.
może jeszcze tu zostać. Coś ciekawego tu znajdziemy. Mamy wejście do kanału. Zobaczmy, co jest na końcu korytarza. No tu na razie się nie jesteśmy w stanie dostać, więc musimy iść tamtędy. I tak musielibyśmy tą drogę oczyścić. To kolejne wspomnienie. No tędy nie bardzo. Nie, tędy trzeba będzie pójść. Tylko gdzie? Wyjścia nie ma. Przejście nie ma. No tam bym nie chciał skakać. Nie widzę przejścia. Chyba pasuje coś znaleźć. To jest ślepy zaułek. Posunijmy się kawałek. Może tu coś będzie. Się nam przyda. Nie ma nic. To idźmy tu. Ale widocznie ślepy zaułek. W takim razie po rurach. I będą wzorki. Może ich nie obudzimy. Kolejną bramę. On trzeba będzie otworzyć tym. Thank you.
udało nam się przeżyć. To chyba nie ma nic, co by nam się zainteresowało. Po drugiej stronie też nie bardzo. Nie wiem, co jedyna droga, gdzie tędy. Czy kurde ściana. Tego kolejne zurki. Kurde, nie zauważyłem tego jednego. Dobra, jeszcze raz. Przekraść. Opony uważać. Tam już chyba będziemy musieli. Będę. Kolejne zurki biegną. Kurde. W świetle ich nie widać nawet. Początku, dobra, zaraz trzeba to szybko zrobić, bo normalnie.
Pathfinder. Teraz chyba w tą stronę. I tu. Kolejne pełno kokonów. Cichutko ominiemy. Teraz pytanie, czy tam, czy tam? Spróbujmy najpierw w tą stronę. Tam nie wyjdziemy. W beczkach. No i zamek. Nie działa. A po dwóch stronach trzeba będzie. Odblokować. Możemy iść dalej. Boże, jakie duże oko. Wygląda jak arena bossa. No co, lecimy dalej. Trzeba szybko biec, bo nie mamy robocika. Nie jesteśmy sobie w stanie za bardzo pozwiedzać. Udało nam się.
Okej. Nie mamy Desluxora. Musimy być teraz bardziej ostrożni. Tędy. O! Dotarliśmy. O, i dotarliśmy do nowej lokacji. Mrowioska. I tu spędzimy znowu trochę czasu. Będziemy mieć trochę zadań do wykonania. Hej. Chyba gdzieś pomieliśmy jedno wspomnienie. No tak, widzicie, się nie zgadzają te wspomnienia. Ale w tym miejscu zakończymy nasz odcinek. Następnym będziemy eksplorować Mrowioskę. Rozmawiamy z Baltazarem. Zobaczymy, co dalej nas czeka. A na chwilę obecną z tego miejsca chciałbym wam podziękować za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, oceniania i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Już jutro ze Stray, a od poniedziałku zaczynamy znowu The Last of Us. Trzymajcie się. Razem Draconicus miał.